24 października 2021. Nasz ksiądz Michał Woźnicki napisał bardzo ważny list. Porwany 19 października w 2020 roku z klasztoru, z klasztoru Salezjanów, z kaplicy Celi, a właściwie na miejscu był wcześniej klasztor Cysterek z 1282 roku, założony przez Przemysława II, księcia, syna Jadwigi, wnuczki Jadwigi Śląskiej, która była wnuczką Jadwigi Wittelsbach, zmarłej 16 lipca 1176 roku w Dachau. Jesteśmy w miejscu niezwykłym, gdzie był klasztor Cysterek, założony w 1250 roku. Wcześniej, w 1240 roku, mama Przemysława II założyła w Ofińskach klasztor Cysterek. W 1247 roku, Jadwiga, żona Adolfa IV Schauenburga, wnuczka założyciela Lippstadt, założyła klasztor cysterski, Cysterek w Hamburgu na Altonie. Klasztor cysterców był już wtedy w Oliwie. Dlaczego to jest tak wszystko połączone? Bo władcy świata, którzy opanowali Kościół i świat, który na końcówce wyszczepiają wszystkich, oni znali tą historię. To są przestępcy. To nie jest żaden Kościół. Ostatnim papieżem był Pius XII. Święty papież Pius XII, który urodził się w Rzymie 2 marca 1876 roku, w 66. rocznicę urodzin papieża Leona XIII, który 13 października 1884 roku w Rzymie miał wizję, jak Książę Świata przejmuje Kościół. Dlatego ułożył modlitwę do świętego Michała Archanioła. 33 lata potem był słynny cud 10 października 1917 roku. Był cud słońca w Fatimie. Tego dnia Pius XII, jako nuncjusz papieski, od 20 kwietnia 1917 znalazł się w kościele Michała Archanioła, spotkał się tam z Rupertem Majerem, z księdzem Johannesem Neuhäuslerem, który 11 lipca 1941 roku został uwięziony w pojedynczej celi w Dachau. Tego samego dnia w Hamburgu zamordowano biskupa Płocka Leona Wietnamskiego, urodzonego 10 kwietnia 1886 roku w Żurominie. Tego samego dnia, 11 lipca 1941 roku, był mord w Jedwabnym, o którym teraz szumnie jest powiedziane. Było powiedziane teraz w tym roku, 17 września.
Sumiński, który był w Hamburgu razem z Morawieckimi, który promował w 2003 roku jako smoka wawelskiego Jana Marię Rokitę, spokrewnionego z Brzezińskim, którego rząd przyjęła Żydówka Suchocka, ustalając rząd na 11 lipca 1992 roku. 25 marca 1992 roku słynny Lolek z Wadowic, urodzony w domu Żyda Bałamuta w dniu, kiedy w Rzymie poświęcono kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla przez Deona, założyciela Sercanów, zmienił wszystkie struktury kościelne. Diecezji chomińskiej, która powstała 24 lipca 1243 roku. To już tutaj istniał klasztor Cysterek. To w Owińskach istniał klasztor Cysterek. To w Hamburgu miał powstać klasztor Cysterek. To w Oliwie był klasztor Cystersów. To tutaj, w Hamburgu, był klasztor Karmelitów. Salezjanów. Klasztor Dominikanów. Klasztor Franciszkanów. Założony przez Adolfa IV Schauenburga, pradziadka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Miejscu, gdzie w tym miejscu jest teraz ratusz. Ratusz, który powstał w 1897 roku po objawieniu się Matki Boskiej w Oświęcimiu 31 maja 1894 roku, która odebrała Żydom Kościół Świętego Krzyża. Tego samego dnia w Rzymie poświęcono kaplicę króla Polaków w Rzymie Piusa IX. Przy tym był święty biskup Pelczar, urodzony 17 stycznia 1842 roku i ochrzczony 20 stycznia 1842 roku, kiedy w Rzymie ukazała się Matka Boska Żydowi Radispony. Matko Boża, patronko nasza, królowo Polski, objawiona pierwszy raz 20 stycznia 1940 roku w Saragosie Jakubowi, apostołowi, wstawi się za nami.